Czy w Carrefourze dostaniemy już dekoracje świąteczne? Chodźcie ze mną, poszukamy, zobaczymy, co jest tutaj fajnego. Na razie idę i nie widzę. Widzę tylko jakieś ubranka dla dzieci, słuchajcie, świąteczne, ale czekajcie, bo coś mi się tu na końcu wyłania i to widzę, że jakiś duży dział. I to jest chyba, dziewczyny, to, co będziemy lubić, to, co dziewczyny lubią najbardziej. Okej, już idziemy. Ja, zobaczcie, ile tego tutaj jest. To jest w ogóle genialne, rewelacja. Jakie dziadki do orzechów. Ej, słuchajcie, powiedzcie mi, czy widziałyście gdzieś, dajcie znać w komentarzach, czy widziałyście gdzieś takiego dziadka do orzechów wielkiego. Patrzcie, jaki duży. No, musi być drogi, bo jest bardzo duży. On kosztuje 230 zł, ale słuchajcie, on jest przeogromny. Ten mniejszy jest za stówkę. Tu mamy też jakieś takie skrzaty za 60 zł. Powiem wam, tutaj to jest po prostu tego zatrzęsienie. Tu jest kilka działów do tyłu i słuchajcie, są już nawet choinki. Widzę z daleka, także zaraz polecimy. Ale tutaj mamy jeszcze takie 30 zł, takie dekoracje. Obok zobaczcie, jakie przepiękne renifery. Za 15 zł, słuchajcie, ja po prostu tu chyba odlecę w tym roku na święta. Zobaczcie, jakie fajne. Tutaj mamy jeszcze takie za 30 zł, takie bałwanki, mikołaje, skrzata. Wszystko jest za 3 dyszki. No i tutaj za 40 zł taki mniejszy dziadek do orzechów. Ten w ogóle jest grubszy, nie? Ten tam był taki szczupły, wiecie, a ten jest grubszy, nie? No ale dobra, dziadek to dziadek. Za 28 zł mamy takie świeczki. Zobaczcie, one mają taką piękną pomarańczę zrobioną. Do tego one są takie 3D. 28 zł. Muszą przepięknie pachnąć, muszę je wypróbować koniecznie. Za 13 zł te choinki i znowu dziadek do orzechów, ale tym razem znowu szczupły. Za 45 zł. Tutaj mamy za 9 zł takie głowy Mikołaja, ale fajne. Słuchajcie, to w ogóle bombki chyba są, wiecie? Takie zawieszki. No i za 6 dych taka karuzela, ale w Action też były te karuzele, słuchajcie. I one w Action były, no, chyba za 4 dyszki, jak dobrze pamiętam, ale na pewno były dużo tańsze niż tutaj, więc ty muszę przyznać, że w Action są tańsze. Tutaj mamy na przykład za 140 zł takiego gigantycznego Mikołaja, patrzcie. Lecąc dalej, mamy jeszcze takie świąteczne dekoracje, na przykład za 30 zł mamy coś takiego. No i tutaj za 8 zł te małe kule, one są naprawdę malutkie. Zobaczcie, to są w ogóle taką jakby pociągiem też właśnie, też ciekawe w sumie, nie? Takiej kuli z takim pociągiem jeszcze nie wiedziałam nigdzie wcześniej. Tutaj mamy też takie fajne choineczki. Zobaczcie, jak one dzwonią. Mają taki dzwoneczek, patrzcie. Za 7 zł. Tu takie za 17 zł. Większe. Ale też fajne, fajne. Powiem wam szczerze, że jak byłam młodsza, za 15 zł i za ciemniejsza, to nie było takiej dekoracji, kurczę. A teraz naprawdę jest gdzie wydawać pieniądze na święta, nie? No niestety. Tu mamy też takie fajne zestawy choinek. Zobaczcie. Jedna jest taka mocno rozgałęziona i dwie mniejsze, ale one fajnie wyglądają, bo one są takie mocno... O, coś mi tu strąciłem, zaraz podniosę, 30 zł, one kosztują ten zestaw. Dobra, podnoszę, sprzątam po sobie, żeby bagar nie zostawić. Za dużo tego jest. Biegniemy koszyk, weźmiemy koszyk i idziemy jeszcze z drugiej strony, zobaczymy, co tam z drugiej strony. O, tutaj widzę jakieś reniferki czy coś. Jakie fajne, patrzcie na to! Jakie fajne, jeszcze takie futerko mają, zobaczcie. 65 zł, ale są duże, słuchajcie, one mają z pół metra, mają wysokości. Tutaj mamy jeszcze takie choinki, co chcecie sobie, wiecie, w kuchni gdzieś postawić, czy gdzieś tam na przedpokoju taką małą, 18 zł, udekorować samymi światełkami. Fajna jest bardzo, fajnie, w ogóle fajnie jest w tym, że ona jest w tej otoczce takiej, wiecie, tej włókniny takiej, nie, jak to się nazywa formalnie, dajcie mi znać w komentarzach. Lampiony XXXXL i słuchajcie, one ile kosztują? 150 zł. Ale jakie duże, naprawdę, ja nie wiem, czy tak na filmie widać, ale słuchajcie, one na żywo są naprawdę gigantyczne. Tutaj mamy takie szopki za 13 zł jeszcze.
No i co tutaj, bombki, bombeczki, no bombkami Was nie będę zanudzać, bo wiem, że wolicie dekoracje bardziej niż bombki, więc nie będę Wam tu smucić. Tutaj mamy choineczki też fajne za 20 zł i tu jest w ogóle taka choinka z pozytywką za 4 dyszki. Słuchajcie, jeżeli lubicie w ogóle takie dekoracje i lubicie Carrefoura i lubicie robić w sieciówkach duże właśnie takie świąteczne zakupy, to dajcie łapkę w górę, będę wiedziała, jak dużo Was jest, czy Wam się w ogóle ten przegląd podobał, bo dawno nas nie było w Carrefourze. Będę wiedziała, czy nagrywać Wam więcej, bo naprawdę tutaj w ogóle tych świątecznych rzeczy jest dużo więcej, tylko po prostu się w jednym filmie, nawet w dwóch ani trzech, słuchajcie, po prostu nie zmieszczę. No i tu za 20 zł są te, tu za 40 macie cenę do tej pozytywki, którą pokazywałam przed chwilą, a za 20 jest po prostu ta choinka. Teraz co tutaj jeszcze chcę Wam pokazać, obejdźmy na drugą stronę i zaraz pójdziemy zobaczyć, czy są już te choinki, bo ja w ogóle jestem na etapie szukania choinki i chciałabym na pniu. Tutaj mamy za 15 zł takiego renifera, przepiękny złoty, błyszczący, słuchajcie, się liczy. No i takie fajne talerzyki za 15 zł, zobaczcie, podstawki takie. Fajnie, jakby na tym sobie możecie świeczkę postawić i zrobić sobie taką, wiecie, to i na przykład ta pomarańczowa świeczka albo jakaś złota do tego, nie? Ja bym jeszcze na tym położyła ze 3 szyszki takie posypane białym śniegiem i było cudo. Tu mamy takie latarenki za 35 zł, ja Wam tu pokażę, jak one świecą, tylko to się odbija. Zobaczcie, jak wyglądać to ma. No i tu mamy złote takie choinki za 20 zł, ale zobaczcie, jak ładnie udekorowane na złoto. Brakuje im tylko jeszcze LED-owego podświetlenia, to jest moje zdanie. No i tu znowu takie piękne renifery za 30 zł, taki miedziany złoty. Dobra, chodźcie teraz, pójdziemy, zobaczymy może, czy już w ogóle choinki są. Idziemy zobaczyć dalej. Przejdziemy sobie troszkę dalej, zobaczymy. Są, zobaczcie, jak w ogóle już jest ich dużo. I moje marzenie to jest taka na pniu w ogóle. 200 zł. No droga. Powiem Wam szczerze, na tam się Allegro znalazłam za 95 zł. Tylko po prostu mam obawy, wiecie, jak ona ta z Allegro będzie wyglądała, nie? Tutaj mamy za 270. Tutaj ta następna jest za 300, no z paznokciem zasłoniłam, kurczę, czekajcie. No nie jest najtańsza za 300, no jest dosyć droga, zwłaszcza, że ona, no nie są jakieś takie, wiecie, urokliwe. A w ogóle dajcie znać w komentarzach, czy wolicie żywe choinki, czy sztuczne. 270 kosztuje ta, tu mamy taką białą na pniu za 220. Też właśnie z białymi końcówkami. Tutaj zobaczcie, cała biała. Ona ma fajny ten puszek, bo on jest bardzo przyjemny do typu 250 zł. Strasznie są drogie. No ja mam wrażenie, że naprawdę są drogie te choinki. I tutaj mamy jeszcze taką na przykład za 230 zł. No i tak to się mniej więcej te prezenty, czy tam na końcu są takie mniejsze, ta 180, ale to już takie mniejszych rozmiarów. Tutaj mamy taką za 82 zł. Tu za 120. Ale to już wiecie, takie są 60 cm, 70, nie? Dobra, ja już kończę. Ta kosztuje 83 zł. Dzięki wielkie dziewczyny za przegląd. Do zobaczenia w następnym.